Witajcie, kochani. Jest czwartek, godzina 11:30 i dla Was postanowiłam pojechać dzisiaj do takiego mola. Mol to jest nazwa na po prostu centrum handlowe. Chcę Wam pokazać, jakie tutaj koło mojego domu są sklepy, abyście widzieli, jak wygląda centrum handlowe w Teksasie. Jeszcze tylko idę na górę po perfumki. Perfumki wzięte. Jeszcze się nimi psiknę. Ops, raz, dwa. I jedziemy, kochani. Nie mam makijażu, ponieważ mam straszne uczulenie i moje oczy wyglądają jak szklanki od wczoraj. To jest wejście do sklepu. Jak widzicie, jest tak wielkie centrum handlowe, że wejścia są numerowane. Wejście numer 3. Tak to wygląda. Tam jest Legoland. To jest takie w kształcie takiego owalu jakby. Teraz akurat nie ma ludzi, bo jest do południa. Tu jest sklep z kroksami. Cały wypełniony kroksami. I to jest outlet, czyli tutaj w outletach są inne rzeczy niż w normalnych sklepach. Ta sama marka, ale produkują tak zwany factory store, to się nazywa. Tutaj jest Puma. Tam dalej konwersy. No i na pasażach też różne dziwne rzeczy. Tutaj dla dzieci super rzeczy. Jakieś kremiki. A ja zmierzam do Vansa kupić Tytusowi koszulkę. A naprzeciwko macie konwersa. I tam Skechersy. Tutaj są Vansy. I jest ich mnóstwo w całym sklepie. Cały sklep wypełniony butami i ciuszkami Vans. Kupiłam Titowi jedną koszulkę za 12 dolarów z podatkiem 14. Idziemy dalej. Tutaj macie czapeczki. GameStop. Dalej ASICS. Jak to ładnie wygląda wszystko, tak tutaj czysto wygląda, wow. No i nie. O, myślałam, że zamknięty, bo właśnie chciałam iść do Levi'sa, ale otwarty podczas remontu, super. Wchodzimy. Tutaj znacie już ten sklep. Robiłam tam misia z Tosią. Tutaj jest Forever 21. Tam jest Starbucks i Under Armour, a tam dalej jest Hollister i Sea Life, taki akwarium, ciężko się gada, i Legoland, jak widzieliście już w jednym vlogu. Tutaj jest stoisko Starbucks, tak jak Wam mówiłam, Hollister, tylko od innej strony, minus 50. Niektóre, tak jak Wam mówiłam, sklepy są outletowe. Nie wszystkie, ale niektóre tak, niektóre są normalne. Kolejny. A my idziemy dalej, przebiegnę tak cały sklep z Wami, to sobie trochę kroków naczaskam przy okazji. Tu jest knajpa Chili's, Paxan, Wilson Leather. Nie chcę tak od razu komuś w twarz tym aparatem walić. Także dlatego te ujęcia są takie, a nie inne. Trochę z nogi niż z góry. Tutaj
tutaj jest taki zakątek z jedzeniem, ale to jedzenie jest ohydne, po prostu się można zwymiotować. Panda Express, Chicken Sonic, najgorszy syf jaki może być, Taco Bell. Tutaj przystanęłam, żeby wam pokazać kącik z jedzeniem. Sam fast food okropnie niezdrowy. I karuzela, tak, w centrum handlowym w środku jest karuzela. Tutaj jest American Eagle Outfitters. Nie wiem, jakaś biżuteria. Tutaj jest z American Eagle bielizna. No cóż, tak, ja sobie tutaj idę i kręcę. Tam dalej jest Off-Broadway, takie buciki, czyli różne marki butów. Tutaj pani sprzedaje coś do jedzenia. Dalej idziemy. Puma. Tam daleko, dalej w oddali jest bardzo duży sklep Nike. Tutaj jest Puma. Disney. Sklep Disneya. Sunglass Hut. Tak jak powiedziałam, sklep z butami. Tak wzdycham, bo już się dosyć dochodziło. Kolejna biżuteria. To jest sklep taki skate'owy. Zoomies, czy zwał jak zwał, nie wiem. Tam są fajne ciuszki dla przedziału wiekowego mojego syna i duży sklep Nike'a. Bardzo duży. I tutaj w zasadzie chciałam wejść, kupić sobie takie spodnie, że tak powiem, po domu. I chyba wejdę. Tutaj jest sklep za 5 below, za 5 dolarów albo poniżej. Tam są jakieś gry, widzicie karaoke. Billiard, dart, czyli strzałki, ping-pong, bowling i tak dalej. Tam jest taki outlet elektroniczny. Tutaj są znowu czapeczki, inne sportowe rzeczy. Tutaj są różne ciastka, cukierki. Żelki. I inne słodycze dla dzieci, proszę. Naprawa telefonów, jakieś case'y. Tutaj są takie z Teksasu. Rzeczy różne. Autka. Na żetony. A tutaj są uniforms, czyli różne ubrania, na przykład dla pielęgniarek. Tutaj proszę T-Mobile. Tutaj jest a dollar store. Byłam kiedyś tutaj z Tosią. Chciałyśmy wejść, szukałyśmy jakiegoś takiego badziewia właśnie. I był zamknięty sklep, bo lało się w środku. Deszcz się lał. Bo tutaj są takie blaszane kawałki na suficie, także chyba przeciekało. A w Dollar Store, to, czyli za dolara, czyli taki sklep za 4 zł, no to widzicie sami co jest. No właśnie, do włosów i takie wszystko, mydło i powidło. Texas Treasures, czyli pamiątki z Teksasu. Tutaj tata sobie mój kupił kapelusz. Tutaj są outletowe rzeczy. Właśnie takie elektroniczne chyba. Tutaj jest Sanski & Sport, super sklep, który uwielbiam. Tam kupowałam Tytusowi bluzę i przed wyjazdem tam robiliśmy zakupy, przed wyjazdem do Colorado. Tutaj jest Dress for Less, unikam tego sklepu, to się mówi, że w tym sklepie śmierdzi sikami. No, nie wiem czy w tym akurat miejscu, ale w ogóle w tym sklepie trochę śmierdzi, to prawda. AT&T, to jest już robię za kole, zrobiłam teraz, czyli już idę w stronę samochodu, wracam. Wildberry, to chyba lody są, to są te precelki. Auntie Anne's, pyszne, yummy. Morning.
tutaj są takie rzeczy sportowe, koszulki różne, Wrangler, tutaj panowie robią masaż. Tutaj znowu sklep z butami. Tutaj jest Lee. Nie wiem, jak was będzie już głowa bolała, to po prostu zastopujcie sobie film, ale nie przestawajcie oglądać. Tutaj jest Loft Perry Ellis, taki dla mężczyzn sklep. Mój tato sobie tam kupił dwie koszule. Teraz Victoria's Secret, macie Victoria's Secret. Wiem, że wszyscy by chcieli, aby była w Polsce. Jest na pewno w Złotych Tarasach, ale tylko są tam chyba majteczki i perfumy. Coś takiego. A tutaj jest ogromny sklep. Ja już nic nie potrzebuję, mam bielizny wystarczająco dużo. No i na walentynki macie wystrój odpowiedni. No i pink z Victoria's Secret, który bardzo, bardzo tą linię lubię, takie dla, taka sportowa. Tutaj jest Tony Hilfiger, J. Crew, Steve Madden, Banana Republic, Coach, torebki i inne rzeczy ze skóry. Również tam są płaszcze, trench. Bardzo taki elegancki sklepik. Mam coś z tego, ale jakoś tak nie przypadam. Trochę mi się to takie drętwe dla starszych pań wydaje. Nie wiem dlaczego. Wiecie, pozycjonują markę dla bogatych. To wydaje mi się, że taka poważna bardzo. New York & Co. Pan Swarovski, proszę, przyszedł nawet do Stanów. Guess. Niektórzy z was lubią Guess. Ja nie. Dla mnie taka cheapna marka. Saks Fifth Avenue. Tutaj lubię ten sklep, bo są nieraz fajne rzeczy. I Bath & Body Works, to się ulubiony sklep kosmetyczny. Dalej Vera Bradley. I taki, wiecie, mistrzostwo elegancki i w ogóle Michael Kors. Proszę, macie dzisiaj plakat już z napisem 50% off, tylko w tym tygodniu już się troszeczkę podjarał, czyli zniszczył, a oni dalej go rozkładają, ściągają. Czasem jest tutaj 50, czasem jest 60% off. Ciekawe, od czego to zależy. Chyba od... Widzi mi się, nie wiem kogo, bardzo mi się podoba ta czerwona torebka. Bardzo, to bardzo mi się podoba. I ta siwa też. O, jest jeszcze jeansowa. I tego na pewno nie kupię, bo po co mi kolejna torebka? To będzie w antyholu. Na pewno nie kupię nowej torebki Michael Kors. Oakley, Gymboree, bardzo fajny sklepik dla dzieci, taki elegancki. Abercrombie, Fitch Outlet, Kenneth Cole, thank you, Ann Taylor. I tutaj jest Nautica i Gap. I powiem wam, że jeszcze nie widziałam osoby, która by na mnie krzywo spojrzała, idąc tutaj z tym aparatem. Naprawdę wszyscy są uśmiechnięci i takie, wiecie, miłe wyrazy na twarzy mają. I Gap, wielki Factory Store. Tak jak mówiłam wam, nazywają to Factory Store. I one są inne tutaj rzeczy w tych sklepach niż w normalnym Gapie, który jest na przykład w Dallas Galleria. Tu są diamenty, outlet. Tutaj macie Boos. Forever 21, bo ten Forever 21 jest z dwóch stron, czyli można przejść przez sklep na drugą stronę tego wielkiego sklepu. H&M, a unikam, bo fast fashion, high street fashion mnie nie interesuje.
i tutaj jest ten Rainforest Cafe, który też widzieliście na którymś vlogu chyba. Stosi imienin bodajże. No tutaj jest jakaś reklama Audi, jak widzieliście sami. Rainforest. Także słuchajcie, pokazuję wam cały sklep. Ciekawe, ile kroków zrobiłam. O kurczę, czy mam coś w lewej ręce, to mi się chyba kroki nie nabijają. Trzymałam prosto rękę i mi się kroki nie nabijały. To jest fajne, to wypełnienie tego misia. Bardzo mi się podoba, jak tam sobie działa. Uch, słoń by na mnie wjechał. Express Factory Store. Nie lubię tego sklepu. Po prostu, no co, jestem szczera, co lubię, to lubię. Czego nie lubię, to nie mam powodu, żeby to ukrywać. Carter's, sklep z rzeczami dla dzieci. O'Neill, też taki sklepik surferski, chyba skate'owy typu. Motherhood, czyli wszystko jest, nawet sklepiki z walizkami i z ubraniami dla kobiet w ciąży. Tutaj znowu case'y na pasażu sprzedają. Kolejny sklep to jest Papaya. O Jezu, też takie jak Forever 21 chyba. Aha, tu jest ten workshop. Też można przejść przez niego, ale nie ma tutaj wejścia. Czyli zajmuje całą środkową stronę. I Old Navy, czyli taka tańsza marka. Ten sam koncern co Gap i Banana Republic. I Shoe Place, Famous Footwear. I tutaj jest sklep, który się tosi, zaraz wam pokażę, bardzo podoba. Zobaczcie. To się jak tutaj kiedyś podeszła, to od razu chciała wchodzić. I tam są też takie sukieniusie dla dziewczynek. Widzicie? Taki sklepik na ślub, na jakąś imprezę, na jakiś bal. Sukieneczki. O, Oshkosh Bigosh. Następny sklepik dla dzieci. Subway, kanapki, Chocolate Factory, Sufi Paradise, czyli jakieś koktajle tam robią. A tutaj był, o proszę, Bed Bath and Beyond i już nie ma. Coś robią innego. Znowu biżuteria. I dobiegamy, słuchajcie, do końca normalnie. Kolejny taki sklep z eleganckimi sukniami. Ja to już jestem wprawiona. Potrafię przebiec ten sklep bardzo szybko, naprawdę. Ale tutaj jeszcze są buciki, wow. Jak dla kopciuszka normalnie. Piękne buty. Zobacz, mamcia. Tobie się pewnie podobają. Takie cekinki. Och, jakie piękne. I tutaj też dla dziewczynek sukieniusie. No, jakie urocze buciczki. I słuchajcie, kochani, naprawdę dochodzimy do końca. Nie wiem, co jeszcze tutaj. Takich kilka sklepików. A chyba już dla mnie totalnie nieinteresujących. Wow, ale po $1.99 bluzeczki. Nie kupuję na kilogramy, czyli w takich ilościach, wiecie, hurtowych już przestałam kupować. To już się zmieniło, naprawdę. Kupuję zdecydowanie mniej. Zegarki. Tutaj jest jakiś chiński, nie wiem co. Reflexologia. O, jakiś jeszcze dress burn dla kobiet. Burn, wiecie, to jest stodoła. Więc to jest taki dress burn. Jest taka marka chyba tutaj. Może się mylę, może ja bredzę i zmyślam, ale raczej nie. I dla dzieci znowu. I sklep z witaminami. Tu jest bardzo dużo takich vitamin shop. I znowu precelki. Wspaniałe, pyszne.
ten jubiler, który widzieliście na samym początku. Słuchajcie, dotrwaliśmy do końca. I Burlington Coat Factory. Także... nie pozostaje mi nic innego, kochani, jak się z wami pożegnać. Dlatego... przenałożę sobie kamerkę do drugiej ręki. Całuję was bardzo serdecznie. Sorki, że wyglądam jak wyglądam. Nie mam make-upu, ale naprawdę nie chcę sobie pogarszać problemu z oczami, a naprawdę chciałam dla was nagrać ten filmik, bo was bardzo lubię i lubię do was mówić i w ogóle lubię się z wami kumplować. Mam nadzieję, że wy też lubicie się ze mną kumplować. Jeśli tak, to łapka w górę. Pa, pa, kochani. Cześć wam.